Ja nie wiem, skąd to się bierze, ale tak myślę, że czasami boimy się być szczęśliwi. Boimy się, że szczęście pryśnie, że nagle się skończy. I tak naprawdę tacy jesteśmy ostrożni z tym szczęściem. Ja myślę, że Bóg pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Bóg pragnie, abyśmy się cieszyli życiem. Przypomina sobie taką sytuację z dzieciństwa jeszcze. To było wszystko w Wigilię. Po spożyciu wieczerzy z siostrą dostawaliśmy prezenty. To był akurat ten czas bardzo trudny, kiedy cokolwiek było trudno kupić, więc prezenty były zapakowane w taki zwykły szary papier. To była chyba kolejka, taka zwykła kolejka. Każdy wagonik był zapakowany oddzielnie, żeby nam sprawić więcej radości. Z siostrą żeśmy siedzieli pod choinką i rozpakowywali te prezenty. Jakżeśmy się cieszyli, strasznie żeśmy się cieszyli, ale kątem oka zauważyłem, że mój ojciec, twardy poznaniak, siedzi w fotelu i płacze. Normalnie płacze. Podbiegłem do niego, drapałem mu się na kolana, tak wziąłem jego twarz w rączki i się pytam: tata, czego ty płaczesz? A on mówi: no jak ja widzę, jak wy jesteście szczęśliwi, to ja nie mogę. Ja myślę, że jak Bóg widzi, jak my cieszymy się życiem, jak rozpakowujemy dzień za dniem i jesteśmy naprawdę szczęśliwi, to ja myślę, że Bóg jest wzruszony, naprawdę wzruszony. Tak do łez. Hmm.